Cześć. Większość osób porzuca swoje marzenia i cele pod wpływem chwilowych niepowodzeń. Zastanów się, dlaczego tak się dzieje, że brakuje ci wytrwałości, albo spójrz na ludzi wokół siebie, co takiego się przydarzyło, że im zabrakło tego istotnego bardzo elementu, jakim jest wytrwałość. Bo jeśli się zastanowimy na ludzi, którzy osiągnęli w życiu sukces, to właśnie wytrwałość decydowała o tym, że osiągnęli to, co chcieli osiągnąć. I o tym za chwilę przedstawię Ci z mojego praktycznego punktu widzenia. Do usłyszenia za chwilę. W tym materiale chciałbym, abyś na początek zrozumiała, dlaczego nie jesteś wytrwałą osobą. Co takiego powoduje, że brak Ci konsekwencji, brak Ci wytrwałości w osiąganiu tego, o czym marzysz. I pierwszym takim czynnikiem powstrzymującym cię przed właśnie osiągnięciem i spełnianiem tego, o czym marzysz, to kim chcesz się stać, to kim chcesz być, to co chcesz posiadać, jest to, że. Nie masz określonego w sobie, może nieokreślonego, nie masz pragnienia tego, żeby doprowadzić do finału, doprowadzić do mety to, o czym marzysz i to, co chcesz zrobić. Spójrz na ludzi, którzy w ostatnim czasie nie wytrzymali, jeżeli chodzi o budowę swojej sylwetki. Spójrz na osoby, które wokół ciebie chociażby nawet w ostatnich latach czy, czy jeszcze paręnaście lat temu uczęszczały z tobą na różne um, treningi na różne sporty. Ja przez 7 lat szkoły podstawowej grałem w piłkę nożną. Do tego później grałem w koszykówkę. W międzyczasie trenowałem karatę. Lecz w karate nie doprowadziłem do tego w szotokanie, abym osiągnął czarny pas czy pierwszego dana. Następnie w piłce nożnej, no tak jak widzisz, nie gram w klubie, a na pewno marzyłbym o tym, aby zagrać w angielskiej premiership, i nie ma mnie tam, czyli nie byłem na tyle wytrwałym sportowcem, aby to osiągnąć. I trzecią rzeczą, na pewno no, też nie osiągnąłem kariery jako koszykarz, i mogę zrzucać winę, i to jest jeden z elementów, który też nie pomaga w wytrwałości, to jest właśnie zrzucanie winy, odpowiedzialności na inne osoby, że mój tata mógł mnie przypilnować, że mój trener mógł bardziej we mnie wierzyć, to dzisiaj może grałbym w lidze angielskiej jak Krychowiak i spełniałbym się, żeby pokazać i dobrze się bawić, grając tę piłkę. Nie, zabrakło mi wytrwałości. A wytrwałości mi zabrakło, bo może nie do końca ja pragnąłem to robić, bo może akurat... Na tamten czas, będąc dzieckiem, byłem w takiej strefie komfortu, że dobrze się czułem w grupie na treningach, ale nie widziałem siebie, kim będę, jak dorosnę, kim będę, kiedy będę się realizować w tym. Następną rzeczą w tym braku wytrwałości jest szukanie właśnie sposobów, szukanie bardziej powodów, bo mówię o tym, co cię powstrzymuje, niż sposobów, szukanie powodów, dla których mam tego nie zrobić. Że przecież, jak ja stanąłem przed takim dylematem, czy chcę zarabiać pieniądze, czy chcę na razie e, uczęszczać, uczęszczać na treningi e, i dawać z siebie wszystko po to, żeby zagrać w lepszym klubie? Wybrałem zarabianie pieniędzy, wybrałem szkołę, gdzie, która pomogła mi, abym jak najszybciej mógł zarabiać swoje pieniądze, a nie wołać od mojego ojca. Tak więc wytrwałości zabrakło mi, lecz wtedy szukałem, szukałem sposobu na zarabianie pieniędzy, ale szukałem też powodów, dla których miałbym. Zaprzestać gry, albo co miałem do wyboru na tamten, na tamten czas. Nie przedyskutowałem tego, więc zabrakło mi wytrwałości w sporcie. I spójrz wokół siebie dla osoby, które Ty może znasz ze swojego otoczenia, które były wytrwałe i dzisiaj w sporcie osiągają sukcesy. To ci da już ten, ten, ten taki schemat porównania, z jakiego powodu tej osobie wystarczyło tej determinacji, chęci, żądzy, miłości, pożądania do tego, że można osiągnąć coś więcej i można spełnić swoje marzenia, a Ty dzisiaj jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś. No i pytanie, czy jesteś zadowolona, czy nie, czy spełniasz się, czy nie, no to to już nie mnie teraz oceniać, to Ty sam spójrz na to, w jakim momencie dzisiaj jesteś. Niezdecydowanie jest kolejnym czynnikiem mówiącym o tym, że nie jesteśmy wytrwali w tym, co robimy. Niezdecydowanie mam tutaj na myśli, że to jest brak wzięcia odpowiedzialności za to, co robisz, czyli szukanie właśnie winnych dookoła, ale koncentrowanie się na tym, że przecież to nie do mnie należy. Przecież to nie ja decyduję o tym, to nie ja podejmuję tak naprawdę decyzję, że to i to się ma przydarzyć. To jest właśnie wymówka mówiąca o tym, że jak coś się ma przydarzyć, to tutaj nie ma odpowiedzialności, nie ma wyniku końcowego, że to jestem ja, że to do mnie należy i to moja zasługa jest, że osiągnąłem najlepsze wyniki w sprzedaży, że wyszedłem ze strefy komfortu, że moja wytrwałość, jeżeli chodzi o złotą godzinę, jaką wprowadziłem w 2002 roku, gdzie codziennie czytanie systematycznie książki wcześnie rano, później przyjazd do Torunia i te książki czytałem o 6 rano, żeby przed wyjściem dzieci do szkoły mógł mieć tą godzinę dla siebie, a później, żeby mi nikt dupy nie zawracał telefonami, to to była cały czas apikowanie, cały czas zdobywanie nowej wiedzy, która decydowała o tym, kim się staje, co robię, do czego dążę i co chcę osiągnąć. Bo to był właśnie między innymi wypracowany nawyk który jest następnym elementem mówiącym o tym, czy Ty masz w sobie wytrwałość, czy Ty jesteś wytrwałą osobą dochodzącą, osiągającą to, co chce w życiu zrobić. Bo ten nawyk wprowadzany dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, dekada po dekadzie, decyduje o tym, gdzie Ty jesteś dzisiaj i co dzisiaj masz. Czy Ty dzisiaj fakturę jako osoba prowadząca działalność gospodarczą wystawiasz na 2-3-4 tysiące i martwisz się, że musisz zapłacić Duży ZUS? Czy masz plan na to, żeby za 10 lat wystawiać faktury na kwotę 50-100 tysięcy złotych i zatrudniać kilkanaście osób? Na tym polega rozwój, bo to jest wytrwałość w dążeniu, a nie pozostanie w strefie komfortu, do której umiejętnie i sprawnie też przeszedłem, pokazując ci. Przedstawiając następną sytuację mówiącą o tym, dlaczego nie jesteś osobą wytrwałą. Dlaczego ty nie jesteś wytrwały w tym? Ponieważ siedzisz w swoim gradi dołku takim, w takiej swojej strefie komfortu, gdzie szpanujesz przed kolegami, przed przyjaciółmi, że może robić coś więcej, że robisz jakiś wynik, że jesteś urabura, ale to jest twoja strefa komfortu i tak naprawdę jesteś królem na wsi. Cfaniakujesz, jeżeli twoje ego cały czas ci mówi o tym, że przecież, pff, z czego ja więcej chcę, a ja więcej nie potrzebuję. Tu jestem, mam ludzi, którzy mnie podziwiają. To jest pycha i ona jest bardzo zgubna, która jest bardzo ciężka do przewidzenia, do zauważenia. A rozwiązaniem z tego, żeby być wytrwałym i konsekwentnym, być wytrwałym w zmianie siebie, to jest właśnie między innymi wyjście z, tego, z, tego, z tej strefy komfortu i stanie się bardziej wieśniakiem w mieście. Czyli to jest zmiana towarzystwa, zmiana przyjaciół, zmiana pracy, zmiana totalna w życiu, która mówi o tym, że ja już nie chcę być w strefie komfortu. Ty musisz mieć dosyć tego, w czym jesteś dzisiaj. Ty musisz powiedzieć, że ja mam tego tak cholernie dosyć, że jak wstaję rano i mam iść do tej roboty, to po prostu żygać mi się chce. Ja wiem, czego nie chcę. Lecz kierunek rozwoju to jest właśnie określenie tego, czego pragniesz, czego tak naprawdę chcesz w życiu, co chcesz wprowadzić w swoje życie. A to wtedy buduje twoją wytrwałość, bo ty wiesz, gdzie jest meta, ty wiesz, dokąd należy dobiec, to ty wiesz, kim chcesz być. I to mówi właśnie o wytrwałości. Lecz kolejnym elementem mówiącym o tym, że nie jesteś osobą wytrwałą, to jest obwinianie innych. Że to, że nie chodzisz na trening, to jest wina twojego partnera, bo cię do tego nie motywuje. To, że nie chodzisz, to, że nie możesz pójść na trening, to są nieodpowiednie godziny pracy. A rano jest zbyt ciężko, żeby wstać. To jest nieustanne szukanie powodów dookoła, które mówią o tym, że mm, nie warto. Gdyby to wszystko się zmieniło, to może dałabym radę. E, I powiem Ci tak gówno, prawda, nie dasz rady. Nie, nie dasz rady, nie pójdziesz w to, ponieważ szukasz cały czas e, powodów, dla których tego nie robić. Kierunek rozwoju to jest szukanie sposobów. O tym się mówi głośno i o tym też e, ja się dowiedziałem, to nie jest mój wymysł. Więc... Zaprzestanie szukanie tych przyczyn na zewnątrz, a wzięcie do siebie pełnej odpowiedzialności za to, że ja chcę być wytrwałym, ja znam mój kierunek, ja wiem, czego pragnę. Ja wiem, co chcę osiągnąć, ja wiem, na jakim poziomie chcę żyć, ja wiem, do czego aspiruję. Ja wiem, czuję pragnę, w jakim społeczeństwie chcę żyć, z jakimi ludźmi chcę się otaczać, i kogo tak naprawdę chcę mieć przy sobie. Aby spełniać się w życiu i aby wieść życie, o jakim nadal marzę, bo to, co mam dzisiaj, jest tylko chwilowym przystankiem do tego, co jeszcze więcej chcę. I tu jest właśnie element wytrwałości, że ja wiem, czego tak naprawdę pragnę. I w tym pragnieniu, ja bym powiedział, to jest pierwsze clue mówiące o tym, że to jest droga do zmiany i droga, która pomoże ci wytrwale dążyć do tego, o czym marzysz. Czy chcesz zgubić parę kilo? Czy chcesz przytyć parę kilo? Czy chcesz więcej zarabiać? Czy chcesz mieć lepszą pracę? Czy chcesz założyć swój biznes? To wszystko zaczyna się tu. Łączy się to oczywiście z elementem intelektualnym, ale nie na tym poziomie, że możemy to tylko wykluczyć, rozkluczyć, postawić granice, że ja pragnę, ale zdaję sobie sprawę, że nie mam tej wiadomości, więc skoro nie mam tej wiadomości, nie mam tej wiedzy, to ja wiem, do, w którym kierunku już muszę iść, co muszę nabyć, które kompetencje muszę się nauczyć po to, aby osiągnąć to, o czym marzę, i to jest element wytrwałości, aby konsekwentnie jeździć na szkolenia, konsekwentnie czytać odpowiednie materiały, konsekwentnie o o oglądać odpowiednie właśnie materiały blogowe, chociażby nawet takie, które teraz oglądasz: oglądać wykłady na TEDxie, które będą budzić Twoją kreatywność, twoje, twój, twój nowy sposób myślenia. E Porozmawianie z partnerem, czy cię będzie motywować, czy nie, albo zmiana partnera, pozostawienie, powiedzenie: OK, dosyć, ja chcę czegoś więcej, ty mnie hamujesz. Rozwodzimy się. I to jest kierunek rozwoju, a nie pozostanie do końca życia, bo cholera jasna przecież masz tylko jedno życie do tego, aby się spełnić, albo pozostać w tym, co masz dzisiaj i szukać przyczyn albo powodów, hmm. dla których, cholera jasna, nie jesteś wytrwała. Ja uważam, że w tobie jest moc i potęga, to w tobie jest ten potencjał, to w tobie jest to pragnienie. Ale być może jeszcze nigdy nie było okazji, żeby to piękno, to pragnienie i to spełnienie wydobyć na zewnątrz, bo ktoś kiedyś cię okłamał i powiedział ci, że może nie warto. Bądź wytrwałym, bądź wytrwała w tym, co chcesz osiągnąć, ale zacznij na tego i określ Dlaczego nie jesteś wytrwały, i następnie wejdź w dualizm i spójrz, gdzie jest kierunek rozwoju. Na tym poprzestanę dzisiaj, a resztę dopowiem na moich szkoleniach, spotkaniach, wykładach albo w innych materiałach wideoblogowych. Do zobaczenia, życzę Ci miłego weekendu, na razie, cześć.